Jeśli zmagasz się z insulinopornością lub podejrzewasz, bo po prostu widzisz, że jesteś coraz bardziej zmęczony, senny, wstajesz w nocy, robi ciusiu, to ten film jest dla Ciebie. To dzisiaj właśnie pogadamy o top 5 sprawdzonych sposobów na walkę z tym podstępnym zaburzeniem właśnie, jaką jest insulinoporność. Są proste, skuteczne i możesz zacząć stosować je od zaraz. Gotowi? To jedziemy z tematem. Drodzy widzowie i słuchacze, Sylwester Kłos, Klinika Sportsmed, jedyna taka w Polsce i zapraszam Was dzisiaj na odcinek. Sposób pierwszy to jest trening oporowy, czyli nasz pierwszy sposób to w ogóle trening, aktywność fizyczna, więc dobrze słyszycie, to jest podnoszenie ciężarów. Teraz dlaczego to jest takie ważne? Bo trening oporowy to jest jeden z najlepszych sposobów na poprawę wrażliwości insulinowej, nie? No to wiadomo, insulinoporność, insulina, nie? Więc wrażliwość insulinowa. Kiedy ćwiczysz po prostu z obciążeniem, Twoje mięśnie zaczynają efektywniej wykorzystywać glukozę, no bo to jest powiązane, mam nadzieję, że wszyscy wiemy, nie? Glukoza, insulina, kortyzon. To jak otwarcie dodatkowych drzwi dla glukozy w Twoim ciele. Im więcej takich drzwi, tym łatwiej organizmowi po prostu utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi. Natomiast, żebyśmy tutaj się dobrze zrozumieli, nie musisz od razu stać kulturystą czy kulturystką, zacznie 2-3 treningów tygodniowo, może być po 30-45 minut, możesz używać hantli, taśm oporowych lub nawet własnej masy ciała, nie? Więc pamiętaj, konsultuj się ze specjalistą przed rozpoczęciem oczywiście nowego programu ćwiczeń, bo takie jest najlepsze zalecenie, ale powiem Wam z autopsji, jak to po prostu prosto wygląda i możemy sobie zrobić następujące rzeczy, czyli ustawiamy się, że na przykład 3 razy w tygodniu będzie wyglądał proces na to, że będziemy jakoś trenowali. I teraz zastanów się od razu, czy Ty masz czas na to, żeby robić to rano? Nie masz? Dobra, czyli na przykład będzie to po pracy, czyli bezpośrednio po pracy. Na przykład jedziesz na siłownię, żeby pojeździć sobie na rowerku 21 minut i robisz to twardo, bito przez 3 miesiące, nie? To jest jedna sprawa. Druga, nie możesz tak zrobić, bo ty wracasz do domu, na przykład do dzieci, czy jakiś tam inny sposób. Dobra, więc tam trzeba wygenerować 10 a 15 minut, na przykład z hantelkami, które kupisz, i wtedy będziesz robił na przykład interwał, czyli odpalasz sobie, wiesz, jakąś tak zwaną Chodakowską na YouTubie, pozdrawiam Ewa swoją drogą, albo kogoś innego i w związku z tym przerabiasz po prostu tego typu trening, więc leci po prostu jeden i to musi być, nie na zasadzie, wiesz, usiądziesz, poleżysz, tam pójdziesz zrobić trening, bo to się już nie uda, tylko to musi być po prostu od razu, z marszu, lecisz tematem, może być też jakaś przerwa w pracy, czyli mówisz, słuchajcie, robię pół godziny przerwy, lecimy od razu trening i potem wracamy sobie do pracy po tym treningu. I w związku z tym też nie musi się odbywać wieczorem, ale to jest bardzo prosta metoda, którą Wam powiedziałem i przy okazji stworzyłem Wam też proces teraz na to, jak zrobić, żeby faktycznie trenować. I przechodzimy do sposobu drugiego, to jak to mówił mój profesor, moi drodzy parafianie, dlaczego? Bo to jest odpowiednia ilość snu. Tu nie chodzi jakby twardo o 8 godzin, tu chodzi o to, że my faktycznie powinniśmy spać po prostu o godzinie 22. I to jest potężna broń w walce z insulinopornością, w walce z otyłością, w walce ze zmęczeniem, samopoczuciem, irytacją, drażliwością. Chcesz ode mnie jedną radę? Chodź spać o 22, bo podczas snu Twoje ciało reguluje poziom hormonów, w tym insuliny. Niedobór snu może zaburzyć całą tę równowagę, więc badania pokazują, że już jedna nieprzespana noc może tymczasowo obniżyć wrażliwość insulinową, a co dopiero jeśli nie zasypiasz regularnie, więc piątkowa impreza, sobotnia impreza, jedna noc trochę nieprzespana, bo poglądajesz serial, na pewno kumasz, jak to odchorowujesz w najbliższe 2-3-4 dni. Więc jaki jest cel? To jest 7,5 a 9 godzin snu każdej nocy. I teraz dlaczego? Z tego względu, że tak jak dr Dietrich Heiss generalnie radzi, naucza, żeby spać w cyklach 1,5-godzinnych. Więc wiadomo, że potrzebujemy jakichś minima, czyli minima to jest 7 godzin, ale dla większości to jest za mało, z uwagi, że są zbyt przestymulowani, zestresowani, więc mamy te 7,5 godzinki. Jeżeli to Ci nie wystarcza, to prawdopodobnie będziesz potrzebować nawet 9, nie? Natomiast kręcimy się cały czas wokół tej 8, w związku z tym to po prostu jest potrzebne, mając na uwadze, że idziemy spać o 22, nie? Czyli po prostu wyzwoli to do siebie, że pójdziesz spać o 22, wcześniej wstaniesz, dzień będzie tak samo długi, a nawet lepszy, a Ty po prostu nie będziesz zaburzać biorytmu dobowego i swoich hormonów. Sposób trzeci to jest też totalnie, generalnie prosto, który ma u siebie zwiększenie spożycia błonnika, w związku z tym Marek, co dzisiaj robimy? Od dzisiaj zwiększamy warzywa, nie? Więc po prostu błonnik to jest sekretna broń w walce z insulinopornością, natomiast nie z suplementu. To trzeba faktycznie po prostu spożywać te warzywa, bo błonnik będzie generalnie spowalniał trawienie i wchłanianie cukrów, co pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi, dlatego działa tak świetnie. Dodatkowo błonnik karmi dobre bakterie w Twoim jelicie, co również wpływa oczywiście pozytywnie na Twój metabolizm. I teraz, gdzie znaleźć błonnik? No to już trochę wiesz, że w warzywach, owocach i pełnoziarnistych produktach, ale także orzechach i nasionach. Wiecie, jak to często powtarzam, nasiona chia, to niektórzy się przypominają, że nasiona chia, ja będę na chia, to będę się trzymał. Staraj się dodawać te produkty do każdego posiłku, bo po prostu to jest, no dobre, jest bogactwo. Więc mały trik, jeśli jesz węglowodany, zawsze dodaj do nich trochę błonnika. To pomoże zmniejszyć ich wpływ na poziom cukru we krwi. I takim sposobem przechodzimy do sposobu czwartego, czyli to jest na zasadzie nie podjadać, czyli jakby tak jak schudnij, nie? To jest oczywiście proste, ale jeżeli faktycznie zawrzesz to, że Ty będziesz miał tam pełne posiłki, czyli będzie białko, będzie zwiększony błonnik, dodam do tego dobrych tłuszczy, no to tak na tyle utrzymasz cukry i insulinę w ryzach, że dzięki temu po prostu nie będziesz potrzebować podjadać, więc przy insuloporności ważne jest, aby dać organizmowi czas na obniżenie poziomu insuliny między posiłkami. Jeżeli cały czas podjadasz, tu jakieś ciacho, tu jakiś batonik, no to co? No i waga też. Więc ciągłe podjadanie utrzymuje insulinę na wysokim poziomie, co tylko pogłębia oczywiście problem Twojego zmęczenia, czyli Twojej insuloporności. Więc zamiast tego skup się na 3–4 pełnowartościowych posiłkach dziennie. Jeśli musisz coś przekąsić, wybieraj białko i błonnik, bo to one nie powodują gwałtownych skoków cukru we krwi, nie? Nie powiedziałem kabanosy, ale wiecie, dobrej jakości kiełbasa z pomidorem, no prędzej, nie? Sposób piąty to jest utrzymanie zdrowej masy ciała, to się wydaje coś totalnie, no wiesz, ale odkrył Amerykę, nie? No faktycznie, tak, ale no całe te clue, nie? Że ostatni, ale to jest nie mniej ważny sposób, bo to utrzymanie zdrowej masy ciała, bo w ogóle jakby nadmiar tkanki tłuszczowej, szczególnie wokół brzucha, wiecie, te dolne, to może znacząco zwiększać insulinooporność i w ogóle no, wrażliwość, to bycie wysoce insulinoopornym, nie? Wrażliwym w ogóle. Więc dobra wiadomość, nawet niewielka utrata wagi może przynieść znaczącą poprawę oczywiście wrażliwości insulinowej, dlatego warto walczyć u siebie, przebywać na świeżym powietrzu, bo to znowu dobrze wpływa. Nie chodzi tu o drastyczne diety, żadne tam wiecie, 1200 kalorii. Skup się po prostu na zdrowym, zrównoważonym odżywieniu i regularnej aktywności. Jeżeli Twoja waga stoi, stary, to nie jest to. Więc połącz to z pozostałymi sposobami, o których mówiliśmy, a zobaczysz efekty. Tylko musimy to mierzyć, mieć jakieś cele, 3–6 miesięcy i po prostu działamy z tematem. Więc tak, w dosyć szybkim tempie i intensywnie przegadaliśmy sobie 5 sposobów. Jeżeli my chociaż trochę z tego zainstalujemy w nasze życie, to na walka z insulopornością będzie duża, prostsza. Więc pamiętaj, trening oporowy, dobry sen, dużo błonnika, mniej podjadania i zdrowa waga, to w takiej pigułce natychmiast będzie działać. Więc wprowadzaj te zmiany stopniowo, chyba że oczywiście chcesz być Zeusem z dnia na dzień, pamiętaj, że się może nie udać, bo po prostu w drugim miesiącu się wywali, więc lepiej bądź cierpliwy, konsekwentny. Insulinoporność to nie jest wyrok, poradzisz sobie z tym, masz narzędzia, by z nią walczyć, zacznij już dzisiaj, narzędzia przy okazji darmowe, więc dziękuję za dzisiaj i przy okazji film o insuloporności już nagraliśmy, więc zostawiamy Wam odnośnik do tego filmu, możecie sobie to połączyć w całość, żeby na to sobie spojrzeć trochę bardziej, nazwijmy to całościowo i holistycznie i w związku z tym zastosować, bo edukacja jest niczym bez wdrażania. Tu stawiam kropkę, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.